Witam wszystkich z tej strony, Marcin. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku, tym razem Kill Confirmed na Call of Duty Ghosts. I tematyka tego filmu nie będzie inna jak to, co znalazło się ostatnio w aktualizacji PS4. Czekałem na to, czekałem i się doczekałem, słuchajcie. Tak jest. Tak w ogóle wspomnę jeszcze troszkę tutaj o samej rozgrywce. Kill Confirmed na nowej mapie z Onslaught. Nowa, stara mapa, może tak, ponieważ jest to przerobiona mapa z Modern Warfare 2, czyli Scrapyard. I co mi się podoba w tej mapie, to fakt, że ma ona troszkę więcej przejść. Dokładnie jedno więcej na, że tak powiem, resp przeciwnika. Z tym, że no niestety, słuchajcie, ale w Call of Duty Ghosts jedni atakują, drudzy siedzą, albo wszyscy siedzą. No niestety, tak jest, słuchajcie, kiepsko się gra, jeżeli chodzi o właśnie to poruszanie się. Nie ma to nic wspólnego z Modern Warfare 2, gdzie każdy w momencie rozpoczęcia rozgrywki, pamiętam, uderzał do przodu, po prostu parł, ile fabryka dała do przodu, żeby spotkać się z przeciwnikiem gdzieś tam w okolicach połowy mapy, a tutaj jest wręcz odwrotnie. Wszyscy się cofają, zostają na swoim respie i czekają, aż przeciwnik podejdzie. Ale dobra, używam tak w ogóle tutaj jeszcze do tego broni, która właśnie została dodana w tymże dodatku. I jest to karabin szturmowy. No, muszę powiedzieć, że całkiem przyjemna broń. Dobra, a teraz co do całej tej aktualizacji. Słuchajcie, aktualizacja, co najważniejsze dla mnie oczywiście, daje nam możliwość wyłączenia HDCP. To musimy zrobić z menu, ponieważ początkowo tak się podpaliłem, słuchajcie, i już odpaliłem sobie nagrywarkę, już podłączyłem wszystko przez HDMI i odpaliłem grę, wrzucam nagrywanie, a tam się okazuje, że nagrywanie jest zabezpieczone przeciwko kopiowaniu. No i w tym momencie, no co, jest coś nie tak. Przypomniało mi się w tym momencie, że trzeba coś takiego zrobić, wyłączyć taką opcję w ustawieniach. Tak więc trzeba coś takiego zrobić, pamiętajcie. Co daje nam jeszcze ta aktualizacja, to coś właśnie dla tych, którzy zaczynają, dla tych początkowych youtuberów, słuchajcie, bo macie możliwość w tej chwili zgrania materiału na bezpośrednio, materiału oczywiście, który nagraliście sobie dzięki opcji share, możecie sobie tą zawartość materiału nie dosyć, że przerobić, ponieważ otrzymujemy dodatkowo taki program, w którym będziemy mogli dodawać komentarz, w którym będziemy mogli dodawać kolejny obraz, a więc picture in picture. Jeżeli ktoś będzie miał kamerkę Sony, to w tym momencie będzie mógł sobie jeszcze do tego dodawać właśnie swoją facjatę, dodawać komentarz, dodawać jakieś tam efekty. Co prawda te efekty, wiadomo, one może nie są jakieś tam rewelacyjne, ale zawsze coś. No i oczywiście ktoś musi dzwonić. No i to, ten materiał, słuchajcie, będziecie mogli sobie po prostu przenieść na USB, słuchajcie, na sticka tak zwanego. Także o, coś chyba do mnie przyszło. Na tak zwanego sticka będziecie mogli to przenieść, po prostu wkładając go w port USB. I możecie robić z tym, co Wam się żywnie podoba. Możecie go jeszcze bardziej obrobić, zastosować jeszcze inny program, który będzie Wam służył do jakiejś tam edycji wideo. Tak więc muszę Wam powiedzieć, że Sony faktycznie wywiązało się z tego, o czym mówiło. Cieszy mnie to niezmiernie i nie mówię tego dlatego, że jakaś tam współpraca z tym Sony jest, tylko dlatego, słuchajcie, że no, kurczę, no czekałem na to z niecierpliwością, bo nie macie pojęcia, jak wiele kabli ja muszę zastosować, jak wiele przejściówek, nieprzejściówek, dupereli muszę zastosować, żeby nagrać dla Was materiał. Zresztą ostatnio tych materiałów nie pojawia się zbyt dużo, ale co jest jeszcze ciekawe, to niestety przez na przykład mój konwerter, który musiałem mieć podłączony, obcinało mi, że tak powiem, z jakości właśnie, zobaczcie, co za piękna akcja, obcinało mi niestety, ale z
rozdzielczości. Zamiast 1080p, czyli tego maksymalnego, miałem tylko i wyłącznie 1080i. I tak naprawdę lepiej było nagrywać to w 720p, bo wiele jest takich zdań, że właśnie ta jakość, ta rozdzielczość jest lepsza. Dlatego też tak robiłem, a nie inaczej. Tak więc, no słuchajcie, cieszy mnie to niesamowicie, cieszy mnie to niesamowicie. Dzisiaj z tegoż powodu zapraszam Was zresztą na live'a. Odbędzie się on o godzinie której? Rybeczka. O której chcę, a więc zrobimy go o godzinie 15. Nie no, żartuję, bo już jest dawno po 15. Zrobimy go o godzinie 20. O godzinie 20. Nie wiem, jak długo potrwa. I jeszcze nie wiem, z czego będzie, bo coś do mnie właśnie dotarło, więc może będzie z tego czegoś. Tak więc zobaczymy. Tak więc godzina 20 na kanale YouTube 720p, mega, mega fajnym. 1080p, słuchajcie, może i by mi poszło, ale nie chcę ryzykować, nie chcę ryzykować. Jak zrobię jakiś taki sobie próbny live, to może wtedy zobaczę 1080p. W tej chwili nie mam żadnych ograniczeń, słuchajcie, dzięki zniesieniu właśnie tego zabezpieczenia HDCP. Cieszy mnie to niesamowicie. I może w końcu Marcin będzie miał chęć coś nagrywać. Słuchajcie, no ostatnio, no niestety, zobaczcie, ale no, te filmy nie pojawiają się zbyt często. Ja tak, szczerze mówiąc, ostatnio troszkę popracowałem. No i ciężko mi się tak w ogóle skupić na tych grach, więc w pewnym momencie sobie odpuściłem, chociaż żona coś mi tutaj kiwa mu głową, że chyba nie, zwalę na ciebie. Nie, nieprawda, nie zwalam wcale na ciebie tego, aczkolwiek faktycznie przy tobie jakoś się stresuję. Musisz wychodzić w czasie nagrywania materiału. No dobra, słuchajcie, tak więc jeszcze raz dzisiaj Was zapraszam na live'a, kanał YouTube, nie Twitch, YouTube, i będziemy się bawić mały co nieco w... jeszcze nie wiem co. Zobaczycie w tytule. Nie będzie to Octodad, chcę jeszcze zrobić kilka materiałów w ogóle z Octodad, ponieważ niektórzy się ucieszyli, że robię coś innego niż FPS-y i dla tych osób będzie się coś takiego pojawiało. Ale jeszcze jedna ważna rzecz. Słuchajcie, jeszcze jedna ważna rzecz, o której muszę powiedzieć. Wielkie podziękowania dla Przemcioksa. Przemcioks.pl zrobił mi taką niespodziankę, słuchajcie, że normalnie nie wiedziałem, co powiedzieć. Zadmurowało mnie i tyle, ponieważ Przemcioks słyszał, że mam, no powiedzmy, ograniczenia, jeżeli chodzi o PS3, ze względu na dysk twardy. I pewnego pięknego dnia przychodzę do domu, jest paczka, a w paczce znajduje się dysk 500 giga do PS3. Powiem Wam, że naprawdę zatkało mnie, bo nie dosyć, że Wy jeszcze dla mnie coś robicie, a więc widzowie, to jeszcze do tego youtuberzy. Przemcioks zrobił to w ramach oddzięczenia się za, że tak powiem, opowiedzenie o jego kanale, tak, że coś tam powiedziałem małe co nieco. Z tym, że ja zrobiłem to dlatego, że on mi wcześniej pomógł, jeżeli chodzi o ogarnięcie OBS-a i ustawień. I w tym momencie tak naprawdę jestem jego dłużnikiem. Tak więc nie wiem, co ja teraz zrobię. W każdym razie jedyne, co mogę powiedzieć na razie, no to mu podziękować serdecznie i życzyć powodzenia na YouTubie. Dobra, to by było na tyle. Jak widzieliście, meczek początkowo taki sobie, a potem troszkę się rozkręciło. Tak więc trzymajcie się. Cześć.